Moi kochani, mój znajomy był tak zauroczony dziewczyną, że był gotów zrobić wszystko, żeby ją zdobyć, żeby ją rozkochać w sobie. I wyobraźcie sobie, co robił. Dawał tej dziewczynie wszystko, czego ona chciała. Spełniał jej każdą zachciankę, każde jej pragnienie. Robił wszystko to, co ona chciała. Dokładnie tak, jak ona chciała. I dokładnie wtedy, kiedy ona chciała. Kochani, wyobraźcie sobie. Wyobrażacie sobie. Rozumiem, że sobie wyobrażacie. Że poświęcił na to nie dość, że dużo czasu, dużo pieniędzy, dużo energii, to nie osiągnął swojego celu. Osiągnął go połowicznie. Osiągnął go w tym, że się zakochał w niej jeszcze bardziej. Bo im więcej jej dawał, tym bardziej się w niej zakochiwał. Bo im więcej w nią inwestował, tym ona stawała się dla niego cenniejsza. No to jest oczywiste. To tak jak Arab daje swojej żonie te złote te biżuterie, to czasami tak bywa, że ten cały majątek rodziny to jest w tej złotej biżuterii. Jak taka Arabka odejdzie od niego z całym majątkiem na szyi, no to on zostaje jak gołodupiec. Podobnie jest w naszym świecie, naszym zachodniej cywilizacji. Im więcej facet daje swojej dziewczynie, tym bardziej się w niej zakochuje. Bo daje jej to, czego ona chce. A jak facet daje kobiecie to, czego ona chce, to wcale nie znaczy, że to wpływa na jej poziom emocjonalny. Teraz przechodzę do rozwiązania problemu, bo wam się wydaje, że mówię ogólnie, a teraz będzie szczegółowo. Jeżeli facet chce w sobie rozkochać kobietę, to nie ma jej dawać to, czego ona chce. On ma dawać kobiecie to, czego ona potrzebuje. A kobieta bardzo często potrzebuje czegoś, czego ona zupełnie nie chce. Kobiety bardzo często potrzebują na przykład rozumu, a żadna kobieta nie chce tego rozumu dostać i żadna kobieta nie jest gotowa przyjąć tego rozumu. Żadna kobieta nie chce mieć innego rozumu niż swój własny, który jej dyktuje to, czego ona pragnie. A kobiety bardzo często potrzebują rozumu i kobieta czasami budzi się któregoś dnia z takim ogromnym siniakiem na czole, bo się walnęła ręką i powiedziała: Boże, jaka ja byłam głupia.